Chcielibyśmy dzisiaj pokazać Państwu, jak wymienić dysze za pomocą kompletu dysz dostępny w naszym sklepie Akcesoria Gaz na Allegro. Tutaj można zbliżyć na ten komplecik. Bardzo fajny zestaw, zaraz będziemy, może pierw pokażemy, jak się w tej chwili zachowuje ta płyta. Ona jest już dosyć niestety sfatygowana. Tutaj sobie odpalę mały palnik. Ten nam się odpala nawet ok. Duży palnik nie chce się odpalić i dwa średnie. Jeden średni też nie bardzo, a drugi średni po jakimś tam czasie. Dobrze, teraz ściągniemy sobie tutaj wszystko i spróbujemy wymienić te dysze. Ściągniemy sobie tak samo tutaj te kołpaki i nakrywki. I teraz tak, przechodzimy do wykręcania dyszy. Używamy kluczyka siódemki do tego. Ciach. Może zrobię tak, że wykręcę od razu wszystkie te stare dysze. Jeden, dwa. Może tak będzie szybciej. Trzy i cztery. I teraz zrobimy sobie tak, do najmniejszego palnika dajemy najmniejszy otwór, czyli 0,47. Tutaj sobie lepiej zacząć wkręcać palcami i dopiero później kluczyk. Dobra, zakręcone. Do dużego palnika 0,78 wielkość. Dobrze. Niestety mi tutaj... O, jest, poszło. Dobra, czyli mam dużą i jeszcze dwie średnie. Do średnich palników 0,63 damy otwór. Prawdę mówiąc, mamy też w sklepie komplety z otworem 0,65, ale taka różnica pomiędzy 0,63 a 0,65 to jest praktycznie żadna różnica. To jest w granicach błędu takie 0,02. I znowu 0,65. To staram się to robić w tempie. Ojej. Jeszcze muszę paluszkami tutaj dotykować. I mamy ostatnią dyszę zakręconą. I teraz tak. Zakładamy sobie nakrywki i kołpaki. I teraz będziemy sprawdzać, jak się będą sprawowały te nasze nowe dysze. Mały palnik. Ciach, od razu. Duży palnik. Proszę bardzo. Od razu. Pierwszy średni. Ciach. I ostatni palnik. Wszystkie pięknie palą. Dziękujemy ślicznie i zapraszamy do naszego sklepu na Allegro Akcesoria Gaz.